Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj będzie krócej, bo 15 minut. Zaraz przyjrzymy moją pocztę. Z takiej w sumie. Ej, to jest fajnie zrobione. No niby nie trzyma się kupy, ale. Bo zobaczcie tylko. Królik Wielkanocny, który siedzi w kokpicie na trawie. To i tak w kokpicie tego myśliwca. A ta wstążka zasłania jego rakiety. Po dłuższym myśle to dwuznacznie zabrzmiało. Ale tylko po dłuższym, bez nie myślcie. Nie myślcie. Ej, tu patrzcie jak idealnie, akurat opróżnię zbiorniki. Kity. Kryształów. No i co robię? Dobra. Teraz co ja się wam pokazać. Boom. W tym momencie, o tej godzinie tutaj, tego dnia, możecie zobaczyć aktualne informacje na temat tego wszystkiego. Już prawie dochodzimy do jednej, zostanie nam 1/4. No już prawie. Procenta do wakacji. No i po co wam ja to pokazuję? To znaczy mnie najbardziej informuje, to znaczy interesuje ten tutaj. 77 dni. Spytacie dlaczego? A jak byłem sobie takim, taki jeden, i postanowiłem pomyśleć coś takiego, zainspirowany jednym obrazkiem. A gdyby zrobić coś takiego, że spokojnie, do wakacji zostało, i tutaj trzeba zmieniać liczbę. Wychowawczyni naszej się to spodobało i tak zostałem tym czasomierzem w sumie. To znaczy w przyszłości, jeżeli w ogóle jeszcze szkoła będzie funkcjonowała, to mogę wam powiedzieć jedno, że to rozwiązanie będzie łatwiejsze. Po prostu powiesi się tablet. Tablet czy inne płaskie urządzenia elektroniczne dotykowe i wyświetli się tą stronę, żeby ciągle wyświetlało. Tylko żeby na noc wyłączałaś się. Potem byleby nikt nie ukradł, tak w sumie, tak teraz myśląc. No ale to tak przy okazji. Ja muszę tylko zapamiętać, teraz zostało 77 minut. No i czemu tylko 15 minut? Boję się, że nie zdążę nagrać wam dwóch aren z Total War Arena. Ej, wiecie co jest najgorsze? Że ja potrzebuję tych wszystkich badań.
ale jednocześnie też chcę mieć gwiazdę śmierci. Choć i tak będzie dopiero za... W sumie... O! 8:42, czy jak będę już... Prawie pod szkołą. Z takich innych informacji, właśnie. Chwilunia. Jestem. Nie pytajcie. Choć i tak pewno ktoś się zapyta, to z góry mówię, nie odpowiem na wasze komentarze. Dobra, tutaj mogę. Nie wiem, 99 999 tysięcy. Kurde. No i ten jeden, zróbcie mi go. Właśnie, handlarz. Handlarzem. Handlowcem. Ubiegli mnie. A w sumie... I tak czy siak mnie tutaj nie było, hehe. Czemu ja się z tego śmieję? Nie ulepszam czegoś, po co ta planeta w ogóle tutaj jest. W ogóle to taka ciekawostka, tylko teraz to muszę znaleźć. Ustawienia. To tutaj można sobie zmienić. Jakie fajne. Kurde, to jest zające. W wyglądzie. To
twoje planety. Współrzędne ustaw. O. I teraz jest od w sumie najniższego numerka pozycji numerka do najwyższej. No. I się zastanawiam, czy teraz tak nie grać. Wiecie? No zobaczcie, teraz wszystko jest tutaj jak na tacy, tylko teraz będą się mylili. W sumie mogą się mylić planety tylko. Ale wydaje że mi się, że będzie ok. Bo w sumie ten układ jest już praktycznie doszczętnie skolonizowany. Zostały tylko takie dwie planety, które w sumie są obiecujące. Tak, nadal nie zmieniłem, tacie kaszyk. Jak dotąd nie dał mi swoje ręce na chwilę komputera, żebym mógł popatrzeć na jego konto. W ogóle to mogę wam powiedzieć, że pomimo tego, że w badaniach tata ma to chyba na tym samym levelu co ja, nie chcecie go atakować. Po pierwsze, zanim rozpoczął budowę floty, postanowił wszystkiego dać po 1000. Wszystkiego, nawet tego. Wszystko na jego planecie jest w liczbie 1000. 1000 takich działek, 1000 takich, choć w sumie tego podejrzewam, że obecnie ma około 10 000. No ale tak. 1000 tego, 1000 tego. W ogóle wyrzutnie Gaussa to chyba są po prostu coś w stylu właśnie rakiet, tylko z jakimiś pociskami, nie balistycznymi, tylko grawitacyjnymi, bym powiedział bardziej. To ma na każdej planecie ponad 1000 już tego, bo chyba zaczął właśnie rozbudowywać to, bym musiał się dopytać. Do floty specjalną sobie w... Poczekajcie. Ten program nie wiem jak się nazywa, muszę. O, arkusz kalkulacyjny sobie specjalnie tata zrobił. Czekajcie. W tym samym programie co teraz wam odpalam. I sobie tutaj porobił, że tutaj. Jest tutaj są nazwy jednostki. O, gdzieś tutaj. Tutaj ma nazwę planet. I się robi tabelkę jedno pod drugim. Tutaj. Potem tutaj. Jeszcze potem niżej tutaj. I ogólnie zrobił w tym podstawowy taki program, że gdzieś tutaj mu na boku, w tej chyba tabelce, ale mogę się mylić nawet. Bierze i mu wylicza procent, ile w porównaniu do poprzedniego tygodnia zrobił więcej jak lub mniej. Jeżeli mniej, to gdzieś tutaj był, to zaznaczał to jakoś czerwonym kolorem, jeżeli więcej zielonym. Co nie? Aj, nie to, nie to, nie to.
Ale jeżeli was to pocieszy, to mogę powiedzieć, że budowa floty to u jego wygląda jako taki jeden wielki ogół. On ogólnie buduje flotę. Nie tylko na jednej planecie. I tutaj oblicza się, czy zrobił więcej, czy mniej, tylko to chodziło o floty całego imperium. No i w sumie jeszcze tam oblicza, ile punktów wojskowych może w ten sposób tutaj dostać. Z tego. O. Kubanem mnie prześcignął. Kiedy? To jest nasz nowy gracz. I w sumie nie wiem, czy mówić, czy nie mówić. Ja w sumie powiem. Chcecie facetowi pomóc? Bo ja myślę. To znaczy, jak powiedział, że jak ja mu zrobię księżyc, to on mi zrobi na jakiejś planecie, ale ja ogólnie nie za bardzo się do tego palę. W teorii. No. No po to sobie zobaczę. Bierzecie, klikacie na niego. I nie recyklujecie mu tego, tylko wysyłacie statki, by mu zrobić księżyc. Ale jak już ma księżyc, recykluj. Nie ma księżyca? Zostawiasz to w spokoju. Rozumiecie? A to nawet jest jakiś inny. No to i tak. Bodajże, jeżeli ja się nie mylę. A to są, moi drodzy, przydatne informacje, nawet jeżeli wy tego nie będziecie chcieli. Trzeba wysłać 200. I on mówił, że albo tych lekkich myśliwców, albo tych okrętów. Ja nie pamiętam. A rozmowy to tutaj mieliście. A rozmowy to nawet nie mogę zeskrolować, żeby zobaczyć przeszłość. W sumie o to mnie prosił jakoś na początku w ogóle przystąpienia do naszego sojuszu. A to było miesiąc temu. To ja mogę wam jedno obiecać. Druga lekcja, którą dzisiaj mam dla ciekawych, to jest polski. Przed polskim wejdę na telefonie tutaj. Wejdę na konto i rozpocznę budowę. No i widzicie, już bym się pomylił przez ten nowy styl graficzny. Gwiazdy śmierci. To będzie już czwarta bodajże. A ile to by kosztowało? To może dostanę od taty na urodziny. Mam nadzieję. Urodziny w
czerwcu chyba. Ale powiem wam, że ja jestem po prostu debeściach. Ja jestem debeściach. Wyobraźcie to sobie. Jesteście jak dotąd jedynym osobą urodzoną w rodzinie w dni ciepłe, w wakacje do tego. No i jeszcze nie pamiętacie swojej daty urodzenia. Nie, to nie jest żart. Ja się nie śmieję naprawdę. To Boże. Ale wiecie, co przynajmniej jest. Aha. A gdzie to jest pokazane, moja liczba. Dobra, nieważne. A wiele, wiecie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? Wiecie? Nie wiecie. W sumie to najzabawniejsze, najfajniejsze. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że faktycznie mam niespodzianki podczas przyjęć. No właśnie, niespodziankowych. Dobra. Ja się już z wami żegnam. Odcinek wejdzie od punktu 12. Na pewno i tak nikt nie obejrzy o punkcie 12. Powinienem wrzucać je dzisiaj trochę później, ale o 16 Total War Arena i w środę już nie będą się pojawiały, bo dzisiaj się będą pojawiały. Dzisiaj nawet chyba wchodzi odcinek, to nagram na sobotę. W sobotę będzie jeszcze jeden. Ja muszę tylko zmienić jedną rzecz na tablicy i ja się z wami żegnam. Cześć.